Witam Was ponownie. Dzisiaj bohaterem mojego filmiku jest nowy model Lawrence'a. Jest to Hook Reveal. Następca Hooków dwójek, tej serii Hooków, tak? Więc wypuścili w 2000, mamy 20, wypuścili w tej chwili, są od paru dni na rynku, nowy model Echo Sondy, który trochę zamiesza na rynku, bo ma naprawdę bardzo duże możliwości, ma funkcje, których nikt inny nie ma, o których za chwilę powiem. Więc tak, następca Hooków dwójek. W standardzie slot na kartę nie tylko do aktualizacji, ale również do wgrywania map. Czyli możemy zastosować tam mapy komercyjne, czyli Navionic, C-Map, Maximapa, to jest pana Karpińskiego, polska mapa, dzieli się tam na dwie części Polski, coraz więcej jezior, więc tamta mapa, oczywiście możemy korzystać, Lawrence nam udostępnia Genesis Maps. To jest, wchodzimy na taką stronę genesismaps.com i tam rejestrując się, mamy dostęp do map batymetrycznych porobionych przez użytkowników Lawrence'a. Jeżeli będziemy wysyłali logi na tą stronę, będą oni przetwarzali w jeszcze lepszej jakości niż Echo Sondy robią na żywo i później będziemy mogli to pobierać. To następnym razem zrobię taki filmik, żeby Wam pokazać, jak to się wszystko robi. Więc tak, mamy możliwość również nie tylko odczytywania innych map, ale i również robienia swoich map na żywo. Więc mamy Genesis Live, to jest lawrence'owska funkcja robienia mapy na żywo i ta funkcja naprawdę działa dokładnie i bardzo szybko. Więc to jest jeszcze dodatkowa funkcja, która została pobrana z tych wyższych modeli, bo te wyższe modele już to miały, teraz weszło to do tego urządzenia, do tego modelu. Następną funkcją, taką od którego Hook wziął nazwę, to jest Fish Reveal. To jest funkcja typowo Lawrence'owa, mają opatentowane, nikomu nie sprzedają, na razie tylko Lawrence to ma. Oczywiście inne firmy mają podobną tą funkcję nałożenia dwóch sonarów naraz, ale jest to bardzo kiepski obraz, mało czytelny, więc ja sam też mało tego używałem. Lawrence w nowej funkcji ten Fish Reveal połączył nam dwa obrazy, czyli normalnego sonaru plus downscan, czyli downscan, inaczej mówiąc, sonar, który widzi obiekty w wodzie, a nie widzi ryb, z tym sonarem, który widzi ryby. Ten downscan jest tak zwany, tak jak słyszę, jak rozmawiam z klientami, to jest tak zwany rzut rentgenowski, więc na rzucie rentgenowskim, tam gdzie widzimy rośliny, jakieś konary, widzimy również łuki ryb. Wcześniej tego nie było, trudno nam było w tym downscanie zobaczyć te łuki ryb. Jest to rewelacyjne rozwiązanie, naprawdę kto tego spróbuje, to doceni, bo wreszcie zacznie widzieć więcej ryb, które są ukryte gdzieś i będzie z tego bardzo korzystał. Ja na przykład zamiast normalnego sonaru to w większości już pływam tylko na tym, na tej funkcji. Więc tak, robi mapy, Fish Reveal, slot na kartę, prosta obsługa. Mamy tutaj funkcję auto running, czyli możemy sobie ustawić i ona automatycznie będzie dobierała szerokość wiązki do głębokości. Wiadomo, że te automatyczne ustawienia mogą nas wreszcie znudzić i wreszcie dojdziemy do swoich ustawień, bo tak jest najlepiej, bo jednak jest różnica. No, ale jak najbardziej chcieli nam pomóc użytkownikom, żeby nie trzeba było dużo wysiłku, żeby obsługiwać tą Echo Sondę. Echo Sondę w łatwy sposób możemy zamontować sobie w konsoli. Ma specjalnie porobione otwory. Tutaj zaślepek nie mam w tej chwili, więc są zdjęte, bo to dopiero założyłem na ściankę. Więc możemy zamontować sobie w konsoli. Często używają tych Echo Sond, tych hooków. Często używali ludzie nie tylko łowiący ryby, ale pływający. Więc ci, którzy pływają i potrzebne są im Echo Sondy do nawigacji, jest to dla nich, myślę, że najtańszy i najlepszy wybór, bo naprawdę Echo Sondy Lawrence'a obsługują najwięcej producentów map. Dlatego często jest to używane przez ludzi, którzy pływają. Mają tutaj, Echo Sonda ma kilka przetworników, jest tutaj 83200 do wyboru, 83200, 50200, triple shot, no ten triple shot to jest boczny skan, czyli mamy boczne widzenie. Mamy tutaj sonar normalny, mamy fish reveal, mamy boczne widzenie, mamy dolne widzenie, bez fish reveal możemy to też wyłączyć.
mamy Genesis Maps, no to takie najważniejsze funkcje, które ta Echo Sonda ma. Przedział ekranów to jest od 5, 7 i 9 cali. Z 12 zrezygnowali, bo jeżeli ktoś już chce raczej 12 kupić, to już kupuje modele Elite lub HDS-y. Tutaj do normalnego wędkowania, to tak jak powiedziałem na początku, jest to idealne rozwiązanie w tym przedziale cenowym, bo ceny wreszcie Lowrance zszedł na ziemię. Mam nadzieję, że jakość urządzenia się nie zepsuła, tylko dojrzeli do tego, że jednak Polska to jest duży rynek i też ludzie by chcieli nie płacić za Echo Sondy dużo więcej niż gdzie indziej na całym świecie. Za chwilę Wam pokażę, co jest w pudełku, bo mam mnóstwo pytań. Co jest w pudełku, czy jest akumulator, czy jest uchwyt do tego. Zaraz pokażę, po to otwieram pudełka, nieraz na jakichś innych filmikach po to otwierałem, żeby ludziom pokazać, co jest w środku, co dostają. Jeżeli chcemy coś sobie dokupić, to wtedy są akcesoria dodatkowe lub kupujemy już jakiś zestaw, jak jest na stronie, czy gdzieś, że widać, że torba, inne rzeczy, no to już wtedy możemy sobie kupić taki zestaw transportowy. Jeżeli ktoś to będzie często przenosił, to są takie zestawy, nie wiem, czy widać, no, na przykład tutaj. Dobra, no to co, zabieramy się do pudełka. Dobra, no co mamy w środku, tak pokażę, żebyście wiedzieli, co dostajecie, jeżeli kupujecie taką Echo Sondę. To tyczy się, tu pokazuję dziewiątkę, ale to tyczy się również siódemki, bo taki sam zestaw. Czyli mamy wyświetlacz. Mamy tu taką naklejkę z numerami seryjnymi, nie będę pokazywał tych numerów. I wejście na przetwornik i do zasilania. A nie pokazuję numerów, bo ktoś by mógł sobie spisać i próbować zarejestrować się na stronie Genesis Maps. Aczkolwiek ściągając stamtąd mapy, i tak ściągamy tą mapę do tego urządzenia, które zarejestrowaliśmy, bo kiedyś można było ściągnąć tą mapę i używać ją w kilku urządzeniach. W tej chwili już ściągamy konkretnie do urządzenia te, które jest zarejestrowane. Mamy widełki do montażu. Nie wiem, czy one nie są czasem takie same jak w HDS-ach. Siódemki są adekwatnie mniejsze. Mamy przewód zasilający. Mamy przetwornik, wygląda w ten sposób. Jest inny niż Active i Total Scale. Jest delikatniejszy, jeżeli chodzi o wygląd, tak? No i tutaj uniwersalny uchwyt, do którego większość uchwytów do pawężowych pasuje. Standardowy Lowrance'owski uchwyt do pawęży, mocowany na stałe. Oczywiście do mocowania Echo Sondy do widełek i do ustawiania kąta. Mamy pokrętła. Tutaj mamy zaślepki do montażu w konsoli. O, Lorenz się rzucił. Mamy naklejeczki na samochód. Także są naklejki. Instrukcja oczywiście jest w języku angielskim. Jest zestaw śrubek i bezpiecznik. Dwa zestawy śrubek i bezpiecznik. Tak? Tu mamy śrubki do montażu w konsoli. Tutaj mamy śrubki do montażu przetwornika. Papierki jakieś dodatkowe, tak? No, że to jest instrukcja w języku angielskim, ale ja daję jeszcze od importera, jako że jestem dystrybutorem, dostajecie instrukcję w języku polskim. Do tego, żeby oprócz tego, co sami się dowiecie, jeszcze jeżeli jakieś tam informacje nie wiecie, żeby się dowiedzieć. Dobra, no i na tyle, co jest w środku. Nie ma tu żadnego akumulatora i innych rzeczy, więc już wiecie. A z tym menu spróbuję coś zmontować, żeby Wam pokazać, bo tak naprawdę, żeby przejść te całe menu i pokazać Wam wszystkie funkcje, no to ten filmik musiałby trwać naprawdę dużo dłużej, więc muszę to jakoś tam rozłożyć. Pozdrawiam.